Znajdujemy się w Citroenie HY, przerobionym na kawiarnię, przerobionym w sposób, który jakby nie zniszczył samochodu. Znaczy samochód ma ponad 90% oryginalnych części. Jedyna przeróbka to otwierana klapa z przodu. Pomysł na mobilną kawiarnię to tak naprawdę przyspieszone marzenie emerytalne. Cały czas myślałem, że na emeryturze będę miał kawiarnię, natomiast życie się tak potoczyło, że postanowiłem szybciej je zrealizować. Citroen. Miłość do Francji przede wszystkim. Ten Citroen, ponieważ pierwszy raz zobaczyłem go w filmie animowanym Trio z Belleville, byłem nim zauroczony. Najmilsze i dosyć ciekawe jest też to, że jest to dokładnie ten sam Citroen, który w filmie występuje. Ponieważ miasto nie pozwala nigdzie stawać i trzeba wykazać się nie lada sprytem, żeby znaleźć miejsca w środku miasta, tak jak tutaj. To miejsce dzierżawię od hali targowej, ponieważ jest to prywatny plac i na chwilę obecną tylko na tego typu placach można stawać. Ludzie najczęściej proszą o kawę czarną, tak zwaną, ewentualnie czarną z mlekiem. Po głębszej analizie okazuje się, że jest to americano z domieszką mleka. Najbardziej nietypowe zamówienie złożył klient, też barista z Moskwy. Zażyczył sobie dopio. Po czym, czyli podwójne espresso, do tego poprosił o dwie pompki syropu orzechowego, po czym dodał jeszcze trzy saszetki cukru i uznał, że to jest to dokładnie, o co mu chodziło. Z wykształcenia w ogóle nie miałem nic wspólnego z gastronomią, tym bardziej z sprzedażą bezpośrednią. To przyszło zupełnie naturalnie, przez zamiłowanie do pracy. Spełnione marzenia nie mają ceny. Powstała dzięki dużemu wsparciu przyjaciół. Tak naprawdę bez nich nie osiągnąłbym tego. To wsparcie jest też potrzebne, ponieważ droga, którą przebyłem od samego pomysłu do realizacji, jest bardzo kręta, wyboista i wsparcie, czy dobre słowo nawet często, podnosi na duchu i pozwala iść dalej. Warto spełniać marzenia, bo spełniane marzenia nie mają ceny.